Zostaw suba, przecież cię to nic nie kosztuje. Tato, tato, udało się, jest, mam to, w końcu się udało. Ła, super, kurna, synek, ale co się udało? No, trzymam to w tajemnicy, jak ci powiem, to no nie uwierzysz to po prostu. Ło, super, nie gadaj, wyprowadzasz się? Nie no, zdałem prawo jazdy. A, prawo jazdy. No to też dobrze, no. No fajnie. No to Piotr, trzeba będzie się przejechać po komisach i rozejrzeć za jakąś gablotą. No ja myślałem nad czymś takim. Chcesz sobie kupić takiego płaskodupca? No co, no mnie się podoba. Jak ci się może takie coś podobać? Przecież ten samochód to wygląda, jakby im brakło blachy na fabryce. No a co ty chcesz? Mały, fajny. Mały i fajny to ty byłeś, jak miałeś 4 latka. Jak się kupuje samochód, to trzeba coś porządnego. Jak nie masz pieniędzy na tyle uskładane, żebyś se kupił Passata, to może jakiegoś Golfika albo Skodę, bo przecież to też silnik Volkswagena. Wiedziałem, że tak będzie. Sam sobie chcę wybrać auto, rozumiesz? Aj, Piotr, jesteś jeszcze młody i głupi, tyle ci powiem. Kupiłby se takiego pasacika, nawet tego brzydszego w sedanie, to by i części były tanie i sam by człowiek przy nim coś nareperował. Ach, ta dzisiejsza młodzież, szkoda gadać. Ach. No i ile naliczyłeś tych pieniądzów, Piotr? A wiesz co, łącznie to kurde z 12 tysięcy będzie. Ło, to ty bogatszy od ojca jesteś. A skąd żeś tyle tych pieniędzy nazbierał? No co, no przez ostatnie 5 lat odkładałem wszystkie kieszonkowe, jeździłem do wujka na wiśnie i czereśnie. No i jest 12 tysięcy, nie? No to dolicz se do tego jeszcze całkiem sporą sumkę, Piotr. Co to jest? Twoje pieniądze z komunii. Mówiłem, że jak będziesz dorosły, to ci oddam. Osiem dych? No tyle zostało, policz se wszystko. Alba, białe lakierki, wódka, proszę ja ciebie, placki, owoce. Wiesz, że to pieniędzy kosztuje? Wiesz co, jadę obejrzeć jakąś betę. Poczekaj, podwiozę cię i doradzę, bo jeszcze jakiś szrot ci wcisną. Poczekaj, Piotr, no poczekaj. Nie no, powiem panu, że naprawdę fajna ta beta. Zadbana, niski przebieg, a jak mało pali. Ta, mało pali, ale ci wciska kit ten handlarz. Panie! Ja nie jestem żadnym handlarzem, co pan? Każdy handlarz tak mówi. Jest pan zainteresowany? Nie, nie jest. No, tato, no! No co tato, przecież ta kosiarka to nawet nie ma bagażnika. Jak my się pomieścimy całą rodziną, jak będziemy jechać nad morze? No ale dlaczego mam jechać nad morze moim samochodem, skoro jest twój? Przecież to jest chyba jasne, że nie będziemy zajeżdżać Passata, jak będzie drugie auto w domu i to jeszcze gorsze. Dobra, bierzecie auto, czy nie? Zadzwonię do kuzyna na wsi, jak będzie chciał kupić kurnik, to go przyślę do pana. Do widzenia. Ła, ale piękny kombiaczek w dieslu. Mniejszy niż pasacik, skrzynia szóstka, alusy, klima nabita 3 lata temu. Hak co prawda nie wbity w dowód, ale to szczegół. Jakby mi prywaciarz lepiej płacił, to sam bym go łyknął. Nie no kurde, prima sort. Lecę po Piotera, bo taka okazja może się już nie powtórzyć. Halo? Piotr, jestem u ciebie pod szkołą. Pilna sprawa, złaź szybko. Jezu, tato, co się stało? Piotr, ale jest gablota do wzięcia. Chodź, jedziemy. No ale ja mam lekcję. Jak podjedziesz taką maszyną pod szkołę, to dziewczyny by dopiszczały, że One Direction podjechało. Chodź. Ale piękny. Patrz, Piotr, kurwa, jaka czarna pantera. Powiem ci szczerze, że w ogóle mi się to nie widzi. Znalazł się dziennikarz motoryzacyjny. Volkswagen Bora. Mniejszy brat Passata. Widzisz? Takiego dzieła nie dało się stworzyć od razu. Najpierw trzeba było zrobić coś mniejszego. Dopiero potem powstał Passat. Panie, tu się nie ma co zastanawiać, tylko brać. No właśnie, jesteśmy bardzo mocno zainteresowani. Co ty bredzisz? A który to rocznik? Końcówka 99. Pierwsza rejestracja w 2000, a użytkowany dopiero od 2004. Więc tak naprawdę sprzedaje kilkuletnie auto. Toć widać, że zadbany. A bierze olej? Kurwa, a co, ma dawać? A nie jest pan czasem handlarzem? Nie, no ja skąd? Tylko śpiesz się pan, bo już lawetę mam podpiętą pod tę czwórkę i cisnę zaro na Niemcy. To są panowie zainteresowani czy nie? Bo już 15 klientów wiedzie. Nie no pewnie, że jesteśmy, tylko syn jeszcze o tym nie wie. Piotr, Piotr, poczekaj, zobacz jaka okazja. Piotr, chodź tutaj, no kurde.
Piotr, co ty kombinujesz? Tam jest sprawdzone dobre auto, no. Tato, czy ty możesz zrozumieć, że ja nie chcę żadnego Volkswagena? Mam prośbę, podróż mnie na przystanek, bo chciałem obejrzeć tą betę. To już pojadę z tobą. Zobaczą takiego napalonego młokosa, to ci jakiś szmelc wcisną. Chodź. Ja pierdzielę, ale beta. Piotr, ja nie mam zamiaru patrzeć, jak ty sobie życie marnujesz. No ale o co ci chodzi? To jest bardzo ładne auto. Ładna to jest Monika Bellucci. A tego to ja nawet w ogóle nie będę komentował. Ale tato, ty chodzisz, czepiasz się, już szukasz dziury w celu. To jest naprawdę porządny samochód. Piotr, to jest tył napęd. Zarzuci ci dupę na śniegu, to zobaczysz. Tył napęd. Sam żeś jeździł całe życie polonezem, co miał napęd na tył. Piotr, polonez to była stara, dobra polska motoryzacja, a nie jakiś niemiecki szrot. Co? Ty mówisz o niemieckim szrocie, sam jeździsz od zawsze niemieckimi autami. Piotr, nie pyskuj. Kurde, muszę coś wymyślić, żeby Piotr żadnej głupoty nie zrobił, no. Wiem. Panie, masz pan 500 i zarezerwuj mi tą borę na 2 dni. Kurwa, panie, ale to bym musiał umowę podrzeć, bo już klient z pieniędzmi jedzie. Kurde, masz pan jeszcze 100. Tato! Kupiłem betę! Piotr, coś ty zrobił! Kurwa, zadatek wzięty! No jak, tato, oceniasz zakup? To się okaże. Jak już jest, to trzeba się nim zająć, no. Zaraz, Piotr, posprawdzamy. Płyny, koło zapasowe. I widzę, że jedną oponę trzeba będzie deczko podpompować. Jeszcze trzeba pomyśleć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Co, felgi? Aj, Piotr, Piotr, najważniejsze jest ubezpieczenie. Ale w tym też ci pomogę. No idziesz, Piotr? No ale gdzie ty się tak szykujesz? No do ubezpieczalni, ubieraj się, jedziemy. No ale to przecież przez internet można szybko i wygodnie załatwić, to po co będziemy szli? No to w sumie można zerknąć. Piotr, chodź, już wszystko przygotowałem do ubezpieczenia. Tato, ale co to są za papiery? No wziąłem wszystkie twoje dokumenty do ubezpieczenia. Dowód osobisty, paszport, książeczkę zdrowia, legitymację szkolną, akt chrztu i parę innych rzeczy. Tato, posłuchaj, żeby ubezpieczyć auto w BSA wystarczą 2 dane. Patrz, zobacz, wiesz, numer rejestracyjny, datę urodzenia, widzisz? Aha. No, i coś takiego. O. Tutaj wpisujemy jeszcze jedną rzecz. Ładujemy. O, widzisz, tu się wszystko zgadza. A to B-Safe to? No to są ci od ubezpieczeń z pszczołą. A, to już wiem, no wiem, wiem. No widzisz, masz wszystko. Wybierasz sobie, co chcesz. Ty no kurde, faktycznie. I tu pykam i tyle. O, ty patrz, wylicza. No popatrz, jaka sprytna bestia, no. No, Piotr, otwieraj tu szybko. No dobra, otwieraj, no. Kurde, ale tu pchane wszystko, no kurde, nawet nie ma gdzie palca włożyć, no. Kurde. Specjalnie tak robią, żeby samemu sobie człowiek nie naprawił, tylko do serwisu od razu jechał. O Jezu, człowieku, jak zwykle przesadzasz. Chodź do domu, mama dzwoniła, że jest obiad. Dobra, Piotr, idź, ja później przyjdę, bo jeszcze spiszę na kartce, co trzeba wymienić. Dobra, no masz klucze, ja lecę. No, na razie, no. No nie, no może obleci. A no ładnie to jest wszystko porobione, widać, że niemieckie, no. A równiutko chodzi, no. A? Łogiń, kurwa! Ale idzie! Ciekawe, jak te dryftery dryftują tym ręcznym, kurwa. Piotr, nie uwierzysz. Drzewo uderzyło w twoją BM-kę. Mam dla was coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli promocję. Dla pierwszych 10 osób, które wykupią polisę z linku pod filmem i wyślą numer polisy na adres e-mail z opisu, otrzymają ode mnie voucher na kwotę 200 zł do wykorzystania w naszym sklepie. Promocja trwa do 8 marca 2021. Jeszcze prośba, nie czekajcie z tym do ostatniej chwili, bo jakbym się dowiedział, że wygrał mój sąsiad, bo wiem, że mnie dziad ogląda, to bym chyba wpadł w jakieś dygoty z nerwów.